przyznam się Państwu, że wahałem się, czy to zwołanie tej konferencji jest uzasadnione. Jednak wydarzenia ostatnich dni niczym nie uzasadnione. Zarzuty skierowane pod moim adresem przy braku jakiejkolwiek chęci podjęcia rozmów celem wyjaśnienia wątpliwości, a także groźba uniemożliwienia pracy szpitala i przedstawione ultimatum wykorzystujące pozostały personel szpitala, zarząd województwa, radę społeczną, a przede wszystkim pacjentów jako zakładników spełnienia żądań niektórych lekarzy sprawiły, iż zdecydowałem się na taki krok. Szanowni Państwo, no, przykro mi jest to powiedzieć, ale takie jest moje wrażenie, odczucia, takie są nasze, dyrektor szpitala, osób, które za tym szpital odpowiadają i podejmują decyzję. Wczorajsza postawa jednoznacznie pokazuje, jakie są tak naprawdę intencje organizatorów, ale nie środowiska. Ja podkreślam jeszcze raz, organizatorów. Nieprawdą jest, że chodzi o dobro szpitala i troskę o pacjentów. Moim zdaniem są to tylko i wyłącznie, nie obawiam się użyć tego słowa, prywatne gierki. Albo my, albo dyrektor i dyrektor. A ponieważ jestem lekarzem, to jest mi osobiście ogromnie wstyd, iż w tej grze niektórzy moi koledzy nie wahają się rozgrywać kartą pacjentów. Jeden z liderów związkowych publicznie nie tak dawno wypowiedział się, że niespełnienie żądań odbije się na pacjentów. Jeżeli nawet moje decyzje, czy nasze decyzje były obarczone jakimś błędem i w jakimś sensie niewłaściwe, to przecież jestem otwarty na argumenty. I takie argumenty i propozycje poprawy spływają ze wszystkich grup zawodowych. Najmniej ze środowiska lekarskiego. Wszyscy pracownicy rozumieją, że jest to czas wyrzeczeń, że nie możemy mieć wszystkiego w tym samym czasie. Pozostali pracownicy rozumieją. Liderzy związków zawodowych, tych dwóch, zwłaszcza jednego, nie da. Jestem otwarty na argumenty, na rozmowy. No ale trzeba rozmawiać, bo obarczanie jednej osoby odpowiedzialnością przy braku jakiejkolwiek chęci współuczestniczenia w podejmowanych decyzjach jest nieporozumieniem. Nasze propozycje są cały czas aktywne, są cały czas na czasie. Ja apeluję do liderów, chociaż mam wątpliwości, czy te apele do nich dobrze, ale apeluję do, odwołuję się do mądrości środowiska. Nie palmy za sobą nogi. Niech ustąpią emocje i usiądźmy do rozmów. Bo tylko poprzez rozmawianie możemy określić to, co tak naprawdę różni. Jeśli odłożymy ambicje na bok, a będziemy mówić o tym, co ma nas połączyć. Zarząd województwa w swoim stanowisku jednoznacznie nakreśla, co będzie dalej. Do czego jesteśmy przygotowani, ale czego chcielibyśmy uniknąć. Czas szantażu się skończył, bo ten szantaż do niczego nie doprowadzał przeszłości. Szpital Krośnieński miał szczęście do karuzeli zmiany dyrektora. Jestem 13. dyrektorem tego szpitala. Te szantaże były przedtem skuteczne, ale kończyło się to źle dla wszystkich. To naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Nikt na tym nie korzystał i teraz na tym też nie korzysta. Ja ponawiam apel do wszystkich tych, którzy chcą się przyłączyć do rozmów. My jesteśmy otwarci. Z naszej strony deklarujemy, że takie rozmowy będziemy prowadzić, ponieważ wiemy, że są osoby, które chcą rozmawiać. Chciałbym, żeby to było całe środowisko lekarskie.
całe środowisko lekarskie, które tutaj w tym szpitalu również zostawiło swój skład, wyraźny skład. Chcą obecnie dobrą sytuację w szpitalu. Nie przypuszczałem, że na to spotkanie przyjdą pracownicy w klinicznej grupie, zainteresowani tym, co się dzieje. Spotkanie miało być dla mediów, ale w tym szpitalu jest polityka jawności. Każdy może zapytać się i tą informację uzyska. To są środki publiczne. Ja jestem jakby strażnikiem tych środków. Dlatego proszę mnie zrozumieć. Nie ma w szpitalu żadnej grupy zawodowej, która będzie preferowana. Dzieli nas bardzo niewiele. Być może kwestia niedomówień, niejasności. Jestem otwarty na konkretne propozycje. Przedstawiłem je również stanowisku wyrażonym w Radzie Społecznej. To jest kwestia paru dni. Tylko do tej propozycji no musi druga strona również przystąpić w sposób otwarty. Jeżeli możemy coś poprawić, bo takie są odgłosy, to chcemy poprawić. Panie redaktorze, Związek Pielęgniarek i Położnych skupia 321 członków. Pielęgniarki i położne utożsamiają się z tym zakładem, wiążą nadzieję na dalszą pracę w tym szpitalu. To też popierają pana dyrektora w kwestii wprowadzenia rejestracji czasu pracy, zdyscyplinowania wszystkich grup zawodowych, bo czas to pieniądz. Związek Zawodowy Solidarność przy szpitalu liczy około 200 członków. Jest to grupa pracowników, którzy wszystkie grupy zawodowe zrzesza. W związku z tym wypowiadamy się pozytywnie na działalność i na wszystkie sprawy, które pan dyrektor przeprowadza w tym szpitalu. Jesteśmy w ogóle za tymi zmianami, za restrukturyzacją, która idzie w szybkim tempie, ale bez większych konsekwencji dla personelu. Chcielibyśmy, żeby dalej sprawy finansowe tak posuwały się, jak posuwają, bo co kwartał pracownicy mają wypłacane premie, brutto około 300 zł, więc netto wychodzi 200 parę złotych. Są to osoby z tego zadowolone, bo jest taka chwila w tym momencie, że zaczęła się szkoła i na książki mają i mają na inne rzeczy dla dzieci. Także mogę powiedzieć, że z tego personelu, co zrzeszamy, pracownicy są zadowoleni z decyzji pana dyrektora i z rządu pana dyrektora. Jest to jedyny dyrektor, który wiele inwestycji w tym szpitalu posunął. Ściągnął dla szpitala bardzo dużo pieniędzy, które przyniosły właśnie taki efekt, a efekt jest zewnątrz szpitala, jazdy do szpitala. Widzicie państwo, jak ten szpital pięknieje, no i podnosi swoją jakość. Czy istnieje możliwość porozumienia dyrektora też? No my jako związek wypowiadamy się za porozumieniem, bo tylko dialog i porozumienie prowadzi na dobre tory. Będziemy jednak wspierać pana dyrektora w tej sprawie, będziemy go namawiać, jesteśmy pewni, możemy powiedzieć dzisiaj, że pan dyrektor na pewno dojdzie do porozumienia z lekarzami. A jeżeli nie? No nie mamy takich przesłanek, że nie dojdzie, a jeżeli nie, no postara się uzupełnić w jakiś sposób inną kadrą lekarską. Ja przede wszystkim chciałbym oświadczenie naszego środowiska przekazać. Jestem zaskoczony sytuacją, że odbywa się dzisiaj konferencja prasowa w naszym szpitalu, ponieważ odbyliśmy 4 godziny spotkanie z panem marszałkiem w piątek i ustaliliśmy wspólnie, że dopóki zarząd województwa się nie zbierze i po prostu nie wyjaśni sobie tej sytuacji, obowiązuje nas obustronna cisza medialna, żeby nie prowadzić niepotrzebnej polemiki. Ze strony naszego środowiska my możemy zapewnić, że my normalnie pracujemy, także pacjenci w żaden sposób nie cierpią w obecnej sytuacji. Szpital ze strony środowiska lekarskiego funkcjonuje normalnie. Dziękuję bardzo.